Cześć, zapraszam Cię na recenzję roweru powietrznego od firmy Rogue. No to zaczynamy. Rogue Echo Bike przez wielu recenzentów uważany jest za najlepszy rower powietrzny na świecie, który jest na chwilę obecną produkowany. Ja po zniszczeniu i zajechaniu moich wcześniejszych airbike'ów naturalnie decyzja padła na to, żeby kupić coś najlepszego. Dodatkowo była darmowa dostawa i dobry kurs euro, co przy zamówieniu roweru z Belgii, bo tam Rogue ma swoją dystrybucję, dało troszeczkę ponad 4000 zł z dedykowaną osłoną przeciwko powietrzu, żeby na nas nie wiało. I co dostajemy w tej cenie? W tej cenie dostajemy rower wykonany wręcz pancernie. Bardzo duży, bardzo ciężki, zdecydowanie większy niż Spirity, zdecydowanie większy niż asalty airbike'a, te podstawowe, które są. Sprzęt na pasku, nie mamy tu łańcucha, pasek daje dużo płynniejszy ruch i ma być cichszy, nie mamy tutaj tego specyficznego dźwięku łańcucha, natomiast ten rower nie jest cichy. Ma według mnie zdecydowanie większe łopaty w porównaniu do Spirita i jeszcze mocniej mieli tym powietrzem. Oczywiście tutaj warto chyba dodać, jeśli ktoś nie miał dostępu do tego typu sprzętu, że tutaj nie mamy regulowanego oporu. Opór reguluje się za pomocą wirników. Im my mocniej dajemy, tym on stawia mocniejszy opór. No i w środowisku ma specyficznych kilka przezwisk ten sprzęt, ponieważ totalnie wysysa z nas energię, niczym jakiś wampir energetyczny. Bardzo fajny sprzęt do rozgrzewki, bo w krótkim czasie bardzo fajnie można wzbudzić całe ciało. Bardzo dobry rower do budowania mocy, bardzo dobry rower do interwałów. W moim odczuciu nie jest to najlepszy sprzęt do budowania tej strefy tlenowej, do długich wyjeżdżeń. Są lepsze urządzenia niż airbike, natomiast jeśli jakiś finisher, jeśli dokręcenie śruby, jeśli interwał, jeśli sporty walki, jeśli moc, to rower powietrzny, airbike nadaje się do tego doskonale. Bardzo dobra jakość wykonania, pancerny, duże siodełko, które dla niektórych może być zaletą, dla niektórych wadą. Ja osobiście wolałbym mniejsze siedzisko, natomiast siedzisko też w bardzo dobrej jakości, ładnie to wszystko jest obszyte, wszystko mamy tu zabezpieczone przed potem, więc mam nadzieję, że ten rower będzie służył jeszcze dłużej niż Spirity. Jeśli chodzi o minusy, to osłona za prawie 40 euro przeciw wiatru, przeciwko powietrzu, słaba. Nie blokuje tego wiatru tak jak powinna. Ja albo bym sobie życzył pełny, zabudowany plastik, a najfajniej by było, gdyby po prostu był tu błotnik jak w Spiricie. Dla mnie to jest malutki minus. Często osoby zgłaszają, że po prostu im wieje. W Polsce też nie jest super ciepło, więc to chyba jeden z minusów, o którym bym powiedział. Oczywiście możemy tutaj pracować za pomocą samych rąk. Bardzo fajny, czytelny, prosty komputer, dający nam możliwość monitorowania parametrów. Oczywiście mamy tętno, oczywiście mamy wgrane kilka programów, jak interwały, jak Tabata, więc tu też za pomocą kilku przycisków włączamy. Mamy system zarówno amerykański, jak i tutaj nasz, czyli mamy zarówno mile 3 km. Nie bójcie się tego, mimo że firma z Ameryki, jak najbardziej można sobie to za pomocą kilku kliknięć przełączyć. Bardzo prosty w złożeniu, bardzo fajnie to też jest przemyślane, więc rower przepotężny, bardzo funkcjonalny, na pasku, co sprawia, że ma być cichszy, natomiast jak dla mnie to jest najgłośniejszy sprzęt cardio i najbardziej irytujący. Ja często o tym mówię moim podopiecznym, denerwuje mnie huk tego powietrza, jak on mieli, dużo głośniejszy niż Spirit, według mnie przez to, że te łopaty są większe. Natomiast benefitem tego jest to, że on zabiera Ci jeszcze więcej energii. Mobilny, mamy kółeczka, możemy go przetransportować, natomiast jest to sprzęt, który totalnie mnie usatysfakcjonował i według mnie nie ma za bardzo alternatywy w tej cenie, bo wbrew pozorom nie jest to sprzęt ekstremalnie drogi i w zależności od promocji można go kupić za trochę ponad 4000 zł, co w tych pieniądzach stawia go totalnie na pierwszym miejscu. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące czy tego roweru powietrznego, czy innych sprzętów, piszcie śmiało w komentarzu, a ja na wszystko odpowiem. Dzięki, dajcie subskrypcję. Życzę Wam dobrego dnia.